zły sprzedawca to ten, od którego się stroni. Dobry sprzedawca to człowiek lubiany i pożądany. Główna różnica? Ten pierwszy dużo gada, ten drugi głównie słucha. Nazywam się Grzegorz Futyma i w tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorczymi Polakami z całego świata. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces i gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Witam w odcinku 42 podcastu Biznes Cafe. Chyba się wszyscy zgodzimy, że umiejętność sprzedaży jest najważniejszą umiejętnością w biznesie. Bo możesz mieć naprawdę fantastyczny produkt, zespół, obsługę klienta, ale jeśli go źle sprzedajesz, to twoja firma może mieć więcej wydatków niż przychodów. A taka sytuacja prowadzi często tylko do jednego: zamknięcia przedsiębiorstwa. Słaba sprzedaż jest jednym z głównych powodów sprawiających, że 70% przedsiębiorstw upada w ciągu pierwszych 2 lat działalności. W czym głównie leży problem? Ano w tym, że wielu początkujących przedsiębiorców, którym brakuje jeszcze umiejętności dobrej sprzedaży, stara się ją modelować na wzór tego, co robią wielkie korporacje. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie, no bo skoro oni, tacy wielcy, tyle zarabiają, to musi to też oznaczać, że ich metody działają. Ale jak one często działają? Znasz pewnie ten model z pewnością. Jak często zdarza Ci się odebrać taki telefon i usłyszeć po raz kolejny taką samą oklepaną formułkę? Dzień dobry, mamy dla Pana, Pani dziś wyjątkową ofertę. No właśnie, jak reagujesz na takie metody sprzedaży? Aby odnieść prawdziwy sukces w sprzedaży, trzeba wejść w buty swojego klienta i poczuć to, co on czuje. Nie skupiać się tak bardzo na właściwościach produktu, o ile właśnie na potrzebach klienta. Sprzedaż przecież to nie jest przekonywanie klienta do zakupu naszego produktu. Sprzedaż to głębsze zrozumienie sytuacji tego klienta i pomoc mu w podjęciu decyzji zmiany jego życia na lepsze poprzez zakup naszego produktu. O dobrych praktykach w sprzedaży, ale za pomocą słowa pisanego, czyli copywritingu, rozmawiałem już z jego mistrzem w odcinku 2 podcastu, który znajdziesz pod linkiem businesscafe.com/odcinek2. A dziś naszym gościem, ekspertem od świadomej sprzedaży, porozmawiam o tym, jak dobrze sprzedawać swoją osobą. Pomógł już setkom osób poprawić ich wyniki sprzedażowe. Trener świadomej sprzedaży, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w komunikacji oraz budowaniu i zarządzaniu zespołem. Pasjonat psychologii, który rozkłada rozmowę sprzedażową na części pierwsze, a także tworzy je od podstaw. O tym, jak sprzedawać więcej i lepiej, powie nasz dzisiejszy gość Marcin Kamoda. Marcinie, mieszkasz w Birmingham i tam prowadzisz firmę szkoleniową, która prowadzi warsztaty ze sprzedaży, komunikacji, leadershipu i wynalazłem takie informacje, że już masz 10 lat doświadczenia w tym, 370 godzin przeprowadzonych szkoleń. Jednym z takich szkoleń jest Akademia Świadomej Sprzedaży, która właśnie ma swoje pierwsze urodziny. Pierwsze, prawda? Tak, pierwsze urodziny, Akademia Świadomej Sprzedaży. Informacje nie do końca są prawdziwe ze względu na to, że jak to mówią, szef bez butów chodzi, więc tak naprawdę to jest 13 lat sprzedaży już, więc muszę to zmienić na stronie. Jeśli chodzi o Akademię Świadomej Sprzedaży, to sama Akademia to jest 385 godzin tak naprawdę już treningów z osobami, które się na nią zapisały. Zazwyczaj taka Akademia to jest 20 parę osób w jednej po prostu grupie. No i już minął właśnie roczek, czyli 18 edycji wraz z firmowymi, więc dosyć szybko to minęło, mimo to, że na początku nie do końca sam w to wierzyłem i pewnie osoby z boku też nie do końca, bo tak to zazwyczaj wygląda, więc idzie to bardzo fajnie i w tej chwili już są osoby tak naprawdę z różnych części, dzięki temu właściwie co się wydarzyło tak naprawdę w świecie, bo gdyby się to nie wydarzyło, to pewnie siedziałbym dalej w szkoleniach stacjonarnych, więc są plusy i minusy
tych sytuacji, które się dzieją, bo zmuszają nas po prostu te sytuacje często do działania, którego byśmy normalnie nie podjęli, ze względu na to, że wcześniej po prostu sobie sam tłumaczyłem, że mam za mało followersów i się okazało, że tu nie chodzi o followersów, czyli o te liczby, ale o aktywnych ambasadorów, którzy jakby idą w świat i, jak to mówię, nawracają innych na świadomą sprzedaż. To czekaj, czekaj, bo tutaj już zaraz przejdziemy oczywiście do świadomej sprzedaży, do samej akademii. Tutaj wspomniałeś i też o tą sytuację obecną na świecie, która wpływa na to, w jaki sposób ty działasz. I zatrzymajmy się na razie na tym, że po jednym roku prowadzenia szkoleń ze sprzedaży, których zrobiłeś 18 edycji w jeden rok, 385 uczestników, z dużym sukcesem to prowadzisz, i teraz mówisz, że nawet na początku o tym nie wierzyłeś, w to nie wierzyłeś, albo inni nie wierzyli, i to też jest rzecz, którą dzisiaj poruszymy, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym właśnie, jak uczyć się sprzedaży, czy można się nauczyć źle sprzedawać i jak dobrze sprzedawać i co to właściwie jest świadoma sprzedaż. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, Marcin, to jest Biznes Cafe. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o trochę przeszłości twojej osoby. No bo skąd nagle zjawiłeś się w Birmingham i skąd nagle ten pomysł, żeby zająć się, może nie nagle, ale skąd pomysł, żeby zająć się właśnie szkoleniami z leadershipu, ze sprzedaży, zarządzanie komunikacją w firmie? Tak, jeśli chodzi o tak pierwsze, skąd się wziąłem w Birmingham, to jest to zupełny przypadek, można powiedzieć, bo zazwyczaj ludzie, którzy przyjeżdżają do Anglii, planowali po prostu przyjazd do Anglii. U nas to wyglądało zupełnie inaczej, ze względu na to, że zawsze, jak pamiętam, ktoś mnie pytał, którym samolotem leciałem, którymi liniami, czy Wizzarem, czy Ryanairem, to my mówiliśmy, że SAS-em. I wtedy wszyscy mówili, żartujesz, gadasz głupoty, tak? A my przelecieliśmy tutaj właściwie ze Szwecji, z Göteborga, ze względu na to, że po prostu pracowałem w firmie forexowej, sprzedawałem inwestycje przez telefon powyżej 100 tysięcy złotych. No i ta firma taka nie do końca się okazała taka, jak chcieliśmy, więc po prostu, żeby nie wracać, jak to mówię, z podkulonym ogonem do Polski, stwierdziliśmy, że przelecimy po prostu gdzieś dalej, zobaczymy, spróbujemy, tak? Sprzedaż cała zaczęła się w ogóle od Polski oczywiście, czyli studiowałem finanse, pracowałem, pierwsza moja praca na koksowni, więc można zacząć tak naprawdę od czegokolwiek, żeby później robić to, co chcemy w życiu, w momencie, kiedy jest to dla nas ważne, kiedy jest to dla nas pasja. I pierwsza taka praca w sprzedaży to była Aviva. Pierwszy rok w Avivie, rok czasu w Avivie i załapałem się nawet wtedy do pierwszej pięćdziesiątki wśród tych młodych osób, bo pamiętam, że wysłali mnie na jakiś wyjazd firmowy osób, które były w pierwszej pięćdziesiątce wśród młodych osób. I po roku dostałem pracę wtedy w BZWK, dostałem propozycję po prostu pracy w BZWK, były tam lepsze warunki, więc bardzo szybko przeskoczyłem po prostu do banku, auto służbowe, wiadomo, młoda osoba, to od razu po prostu jak takie warunki, to idziesz. No i po dwóch latach pracy w BZWK okazało się, że te kredyty przestały gdzieś tam wchodzić, bo były grupy kredytowe. Przestały te kredyty wchodzić, więc po prostu w momencie, kiedy one nie startowały, to nie zarabiało się już tak fajnie, jak się zarabiało na początku. Jeśli chodzi o kredyty firmowe, to był głównie klient biznesowy, czyli to były spotkania z zarządami, to były spotkania z właścicielami firm. No i wtedy w momencie, kiedy zauważyłem, że już nie do końca się to klei, zawsze jest tak, że w momencie, kiedy my gdzieś tam mamy coś w głowie i mamy jakieś pomysły, to znajdą się ludzie, znajdą się osoby, które nagle wyskoczą do ciebie z jakimś pomysłem i wtedy po prostu odezwał się właściwie znajomy, który pracowałem na koksowni, z którym jeździłem autobusem do pracy i siedzieliśmy zawsze razem i on wiedział, że ja się interesuję giełdą Forexem i słyszał, że jego żony znajoma po prostu szuka ludzi do Göteborga, do firmy forexowej. No i tak się stało, że po prostu ja nie miałem wtedy już nic do stracenia w BZWK, bo już tam jakby te zarobki strasznie spadły wtedy i przeleciałem do Göteborga. Więc jakby kilka lat pracy w takiej sprzedaży bezpośredniej, później sprzedaż przez telefon, bo to było sprzedaż przez inwestycji przez telefon, 100 tysięcy złotych minimum kwota. Więc jeśli ktoś mówi w ogóle w sprzedaży, że cena jest problemem, że klient nie zapłaci, bo jest za dużo, to uwierzcie, że da się sprzedawać przez telefon inwestycje powyżej 100 tysięcy złotych, gdzie to było tak naprawdę 10 lat temu, więc wtedy nie było Zoomów, my się z klientami nie widzieliśmy, jedynie się słyszeliśmy przez telefon i co najwyżej wysyłaliśmy linki do
wykresów, które się po prostu pojawiały. I w ten sposób sprzedawaliśmy inwestycje przez telefon, gdzie klienci nie widzieli nas na oczy. No i jak się to potoczyło dalej, w momencie, kiedy jakby no, ta firma nie okazała się taka fajna, jak chcieliśmy, po prostu przeleciliśmy do Anglii. W Anglii, tutaj ty też, Grzegorz, byłeś w Anglii, więc wiesz, jak to u większości osób wygląda. Pierwsze zwykłe prace, ze względu na to, że ten język nie był taki, jak chcieliśmy, więc jakieś tam fabryki, ale później w momencie, kiedy ten język już był podreperowany, żeby móc na tyle rozmawiać normalnie, zatrudniłem się po prostu w pracy jako broker, tak, ubezpieczeniowy, a że szukali akurat wtedy menadżera, tak mówię, a dobra, zaryzykuję, dam sobie szansę, tak. No i okazało się po prostu, że no w momencie, kiedy miałem zarządzać ludźmi, to też po prostu też chciałem podejść do tego poważnie, więc od razu zamówiłem kupę książek, jeśli chodzi o leadership, głównie Ken Blanchard polecam najbardziej. I po pół roku nasz zespół stał się pierwszy wśród kilkunastu menadżerów, którzy pracowali już wcześniej kilka lat. Więc jakby w tej firmie brokerskiej pracowałem 3 lata, budowałem strukturę od zera, jeśli chodzi o West Midlands, jeśli chodzi o Szkocję, czyli odpowiadałem za 2 zespoły, zostałem menadżerem regionalnym. No i z tymi szkoleniami to jest tak, że tak jak wszystko w życiu, ja myślę, że ludzie nie planują większości rzeczy, tylko te rzeczy się po prostu dzieją, one się same zaczynają dziać. Tak samo jak podejrzewam, że twój podcast nie miałeś czegoś takiego, że w wieku 6 lat myślałeś, kiedyś to otworzę podcast, tak? I stworzę coś takiego. No i po prostu w momencie, kiedy jako menadżer rekrutuje się ludzi, szkoli się ludzi, to nagle szkoląc tych ludzi zauważyłem, że to jest fajne, że to mi sprawia przyjemność ze względu na to, że masz jakiś wpływ na to, co się stanie u tych ludzi, czyli taka troszkę można powiedzieć zabawa w Boga, bo rekrutujesz kogoś na przykład z TK Maxa, kto na przykład skanuje paczki, a ta osoba później wchodzi na wysoki poziom, jeśli chodzi o sprzedaż, komunikację, zostaje menadżerem, tak, czy dyrektorem w firmie, więc jakby jest to coś, co cieszy. I tak naprawdę te szkolenia, ja tak poczułem dopiero w momencie, że ja chcę to robić, najpierw w momencie, kiedy poprosiły mnie osoby, pamiętam z Southampton, żebym poprowadził dla nich szkolenie, bo grupa mnie sprzedała wtedy moja, że w miarę te szkolenia fajnie prowadzę, gdzie jeszcze wtedy nie miałem o nich pojęcia tak naprawdę. I pojechałem do Southampton i wtedy przygotowałem się dla zespołu dużo, dużo więcej niż dla swojego. Mówię, przecież to są obcy ludzie, kurde, no, trzeba się pokazać, tak? I to był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem, że to jest fajne, że ja to chcę robić, że mi się to podoba. I później po prostu firma jeszcze dodatkowo, było tak, że firma wysłała 2 najlepszych menadżerów, 2 osoby z zarządu do doktora Tarczyńskiego, którego wtedy poznałem. I doktor Tarczyński wtedy mi uświadomił poprzez pytania odpowiednie, bo jest świetnym coachem, że tak naprawdę to jest to, co ja chcę w życiu robić. Ja się wtedy zwolniłem po tym spotkaniu. Od razu powiedziałem wtedy prezesowi, że ja odchodzę, nie wiedząc tak naprawdę, co będę robił. Później oczywiście kurs trenerski w Nao Instytucie. No i tak się to wszystko potoczyło, tak? Że jesteś tu, gdzie jesteś jestem dzisiaj. Tu, gdzie jestem dzisiaj właśnie. Tak, tak. Fascynująca historia i chcę w niej troszeczkę jeszcze pogrzebać, mówiąc kolokwialnie. Bo oczywiście, kiedy ty ją opowiadasz, dla ciebie to wszystko jest jasne i przejrzyste i znasz szczegóły tego, co działo się wtedy w twojej głowie, jakie decyzje podejmowałeś i dlaczego. Natomiast dla mnie i dla naszych słuchaczy niekoniecznie. Więc spójrzmy na sam początek, kiedy mówisz, że uczyłeś się, już studiowałeś finanse, tak? I domyślam się, że no, studiując finanse, człowiek nie ma już jakby kompletnej wiedzy o tym, jak nawet sprzedawać produkty finansowe i innego rodzaju rzeczy. Tego wszystkiego trzeba się jakoś nauczyć w praktyce. Więc wychodzisz, powiedzmy, wyedukowany jako człowiek, który wie dużo o finansach, a potem mówisz, że przez telefon można sprzedać nawet takie produkty finansowe warte tam 100 tysięcy czy nawet więcej, że to jest wszystko po prostu tak się robi. I teraz zastanawiam się, jaki był, bo wiele osób tak myśli, no tak, no skończyłem może studia finansowe czy jakieś inne, mam jakąś podstawową wiedzę, ale jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o praktykę, to są prawdopodobnie zupełnie inne mechanizmy. Więc jak w ogóle ty
mając tylko wiedzę, że tak powiem, teoretyczną o finansach, nagle zacząłeś sprzedawać te produkty. Czy tam był jakiś proces rozwoju, uczenia się czegoś nowego o tym? Czy po prostu faktycznie nauczyłeś się tego na studiach i powiedzieli ci, jak sprzedawać? I wystarczy pójść na uniwersytet w Polsce na przykład, czy gdzieś indziej, nauczyć się sprzedaży i to jest takie proste? Nie. Jeśli chodzi o studia nie nauczą cię sprzedaży, chociaż pewnie są już teraz uczelnie może takie, które uczą w tym kierunku, ale jeśli chodzi o te studia, to te studia bardziej były pod względem finansów, rachunkowości, bo to finanse i rachunkowość kierunek. I tej sprzedaży tak naprawdę zacząłem się uczyć pierwszej tej pracy Aviva. Wtedy Aviva jeszcze wtedy miała takie konkretne szkolenia, że zanim ja zacząłem w ogóle pracę, ja miałem miesiąc wdrożeniowy, czyli miesiąc czasu po prostu spotkania. Jeździłem wtedy już do oddziału w Krakowie na Wielopolu. I to było takie pierwsza taka styczność z tym, że człowiek poznawał jakieś te techniki, tak zwane te miękkie, tak, czyli komunikacje, że są pytania jakieś otwarte, badawcze, zamknięte, no bo normalnie większość ludzi używa te pytania, ale używa tych pytań nieświadomie, czyli nie zdaje sobie sprawy, jakie one mają działanie, co one powodują, że one powodują otwarcie klienta, że one powodują, że klient odpowiada tak lub nie. I to były takie pierwsze, taka pierwsza styczność po prostu ze szkoleniami jakimiś konkretnymi. I później oczywiście zaczęły się książki, tak? Książki, które polecił menadżer, Brian Tracy, tak jak większość osób zaczynało, tak? Szkolenie Briana Tracy w Warszawie, pamiętam wtedy, to było takie zderzenie po prostu z taką no, niesamowitą energią, tak? Że po prostu poznajesz ludzi, którzy są już na wyższym poziomie w ogóle od ciebie, bo tam było bardzo dużo osób, które no, robiły już fajne rzeczy. No i to było tak się człowiek zafascynował tym wszystkim, się wkręcił bardzo w tą sprzedaż, przede wszystkim te książki i później jeszcze, jeśli chodzi o firmy, to Aviva miała też coś takiego, że w momencie, kiedy w ciągu 3 miesięcy zrobiliśmy powyżej jakiegoś targetu, to też po prostu ci nieliczni zostałem wysłany wtedy pod Warszawę na tydzień czasu. Inaczej tego nie można było nazwać mielenia głowy, tak? Tam było szkolenie, które trwało, które zaczynało się o 8 rano i kończyło się o 8 wieczorem przez tydzień czasu. To było naprawdę intensywne szkolenie, które no, robiło wiele rzeczy tak naprawdę, bo jakby w sprzedaży nie chodzi tylko o same umiejętności sprzedaży, ale też o zmianę tego mindsetu i przede wszystkim według mnie jakby najważniejszą taką rzeczą, aby sprzedawać, aby realizować swoje cele, to jest to, co mamy w głowie i to, czy wierzymy w ogóle w to, co mamy robić, czy wierzymy w siebie, pewność siebie, więc nie tylko umiejętności, bo są osoby, które mają umiejętności, a które na przykład mają jakieś wgrane przekonania na temat tego, że pieniądze są złe, które nie będą nigdy zarabiać, które nie będą nigdy sprzedawać. Więc na takich szkoleniach no po prostu człowiek wraca zupełnie inny. Wraca z taką energią, że przez kolejne 2-3 miesiące po prostu nie to, że biegnie, tylko po prostu można powiedzieć, zostaje wyszczelony z torpedy. Więc jakby to były takie początki i myślę, że na początku jeszcze zaczynając, ja nie do końca, ja na pewno nie miałem nawet, nie wiem, 1/10 tych umiejętności, które miałem teraz, tylko bardziej była ta determinacja. Nawet słyszałem o czymś takim jak motywacja od i motywacja do. Czyli z jednej strony miałem taką motywację, że widziałem na przykład, co można osiągnąć pracując w sprzedaży, bo mieliśmy osoby w oddziale, mieliśmy w Avivie, pamiętam jeszcze wtedy, kogoś, kto był w tak zwanym MDRT, czyli należał do osób, które sprzedają ubezpieczeń powyżej $1 000 000 rocznie. Tak? I z drugiej strony wiedziałem, że jak mi się nie uda, to co mam, wrócić do koksowni? Tak? I oczywiście koksownia nie jest zła, tak? Ale myślę, że to nie było moim marzeniem, żeby pracować gdzieś tam w fabryce. Dlatego no, najbardziej chyba na początku liczyła się ta determinacja, ta chęć po prostu osiągnięcia czegoś większego, mimo że tych umiejętności jakby nie było, to po prostu ja myślę, że dlatego po prostu wtedy wygrywałem, że podejmowałem więcej działania niż inni, że słyszałem częściej razy nie, niż większość osób. Sama dyrektorka często mówiła, bo jeszcze wtedy pracowałem na etat dalej przez pierwszy miesiąc i dyrektorka zawsze mówiła: Marcin, jedź już do domu, Grzyś, jutro wstajesz 4:30 do pracy. Tak? A ja mówię, jeszcze 2 telefony, tak? Tak mówię, dobra, do 20:10 się nie obrażą. Skoro do 20:00 można dzwonić, to do 20:10 się nie obrażą. I o tym tak samo mówił Brian Tracy, że te 2 telefony dziennie, czy 3 więcej, w ciągu roku dają ileś tam telefonów, tak?
które powodują, że wchodzimy na jakiś wyższy progres, tak? To jest i jeśli chodzi o doświadczenie, i jeśli chodzi o umiejętności, i jeśli chodzi o pieniądze, które no, motywują tak samo do tego, do działania, bo w momencie, kiedy te pieniądze zarabiamy, to też mamy ten mindset taki, że nie musimy się martwić na przykład o kolejny miesiąc, a pewnie wielu sprzedawców zauważyło, że jak zrobiło plan na przykład w ciągu pierwszych 2 tygodni, to później się łatwiej sprzedaje, bo mamy trochę tak wyrąbane. Czyli nie mamy tego ciśnienia na spotkaniach z klientem. Mhm. Widzisz, dotknąłeś tutaj tematu właśnie jakby pozyskiwania wiedzy. Tak ja to czuję, że na przykład już powiedziałeś, że na przykład potrzebowałeś wiedzy do leadershipu, bo wszedłeś na takie stanowisko, no to znalazłeś sobie książki, które mówiły o tym, jak być dobrym liderem i zacząłeś czytać, tak? I to jest jakby wiedza teoretyczna, którą zdobywałeś i ona ci pomogła gdzieś tam zadziałać, no ale tak jak mówiłeś, że nawet przeczytanie książek o sprzedaży, studiowanie tego tematu, Brian Tracy i inne książki niekoniecznie zmienią twój mindset, jakby twoje problemy wewnętrzne. Czy może mindset zmienią, ale jeżeli masz jakieś blokady, jakieś problemy przed sprzedażą, to żebyś wiedział dokładnie wszystko na temat budowania lejków sprzedażowych, na temat skryptu przez telefon, na temat tego, co klient chce usłyszeć, na temat dokładnie procesu sprzedaży, to ciągle możesz być nieskuteczny. Mam rację? Tak, oczywiście można być nieskutecznym ze względu na to, że po prostu wiele osób ma wgrane pewne wzorce. I te wzorce niestety mamy wgrane albo przez szkołę, często mamy wgrane przez rodziców. I to nie jest tak, że rodzice są dla nas źle, tylko rodzice mają pewne wzorce wgrane, jeśli chodzi o swoje czasy po prostu, tak, że osiągnąć sukces można w momencie, kiedy się jest prawnikiem, adwokatem albo zostań lekarzem, tak? Zostań lekarzem, nie miej czasu dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz z perspektywy naszego nowego świata można zostać youtuberem i mieć masę czasu dla siebie i zarabiać pieniądze i utrzymać rodzinę. Więc czasy się trochę zmieniły i ten mindset też warto zmienić, też warto wyrzucić te stare przekonania, że na przykład kiedyś było tak, że pierwszy milion trzeba ukraść, tak? Trzeba mieć bogatego tatę, żeby się czegoś dorobić. I ludzie niektórzy jeszcze mają dalej te schematy takie, że jak ktoś na przykład zarabia pieniądze, to jak zarabia jedna osoba, to znaczy, że druga traci. Jeszcze całkiem niedawno słyszałem takie teksty, że jak ktoś zarabia, to druga osoba musi tracić. Nie, zawsze może być tak, że może być win-win. Czyli na przykład w momencie, kiedy ja robię szkolenie, to ja daję ludziom wartość, dzięki czemu oni dostają po prostu wiedzę, umiejętności, gdzie przede wszystkim, tak jak wspominałem wcześniej, książki to jest teoretyczna wiedza, tak? I na początku, po przeczytaniu książki, my coś wiemy, ale my popełniamy błędy na początku, więc najważniejsza jest ta wiedza praktyczna, dlatego te akademie, które ja robię, to zawsze mówię, że różnicą między większością szkoleń jest to, że ludzie siedzą na trybunach i oglądają mecz, a u mnie grają są na boisku, czyli oni cały czas są praktykując ćwiczenia konkretne, te, które mnie były potrzebne, te, które zmieniły mi po prostu podejście do klienta, bo samo przeczytanie książek o leadershipie nie da nam takiej wiedzy, jaką byśmy chcieli. Dopiero te sytuacje, które się wydarzają w życiu, jak my do nich podejdziemy, one nam po prostu pomogą w tym, żeby dojść po prostu do jakiegoś doświadczenia, bo pamiętam sytuacje takie, że na przykład ktoś z zespołu, nie wiem, starsza osoba na przykład zareagowała po prostu jakimś takim kochem, można powiedzieć, w moją stronę, i nie wiem, mogłem zareagować na zasadzie, o, co ona odpieprza, tak? A ja wtedy jakoś, w momencie, kiedy mamy trochę pokory w sobie tak samo, to ja wtedy sobie usiadłem i zastanowiłem się, co ja takiego źle powiedziałem. Nie na zasadzie, co ta druga osoba. My często boimy się, my zrzucamy odpowiedzialność na kogoś innego, że nie wiem, często sprzedawcy tak mają, że albo jest dużo konkurencji, bo jest cena za droga i tak dalej, ale nigdy większość doradców czy sprzedawców, konsultantów nie powie sobie, a może to coś u mnie nie tak, może ja nie mam jakiejś umiejętności, może źle zadaję pytania, tak? I wtedy na przykład samo przeczytanie książki oczywiście daje nam wiedzę, ale tu nie chodzi o wiedzę, tylko umiejętności. Wiedza i umiejętności to jest zupełnie coś innego. I wtedy na przykład ja wróciłem do domu i przeanalizowałem i stwierdziłem, no kurde, no w sumie to przecież ta osoba już działa w sprzedaży 25 lat. To, że ona nie jest na takim poziomie, jak ja myślę, to według niej ona już jest na poziomie eksperta, więc powinienem użyć zupełnie innego stylu zarządzania wobec niej, tak, bo mamy różne style zarządzania, mamy styl
trenerski delegujący, tak, wspierający, tak, i tak dalej. I jakby my musimy wiedzieć po prostu, jaki użyć względem danej osoby. Tak samo jest w sprzedaży. W sprzedaży nie ma gotowego schematu i przede wszystkim właśnie to, co pokazuję ludziom, to przede wszystkim jest to aktywne słuchanie, czyli ta uważność, bo w tym, co mówi klient, w tym, co przekazuje nam klient, czyli w tych obiekcjach, w tym, że się z nami nie zgadza w ogóle, zawsze nam wysyła jakąś informację, która jest podświadoma, tak? To jest to, co kiedyś Marcin Maj, którego znasz, tak? Wspomniał kiedyś, pamiętam, na live'ie, to jest jakieś książki gdzieś kogoś, kto o buddyzmie chyba pisał, że w komunikacji najważniejsze jest to, czego nie słychać, czyli to, co jest wysyłane tak naprawdę na poziomie podświadomym. I jeśli my to usłyszymy, bo w sprzedaży najważniejsze jest aktywne słuchanie, to wtedy jesteśmy w stanie się do tego odwołać. Użyć jakiejś parafrazy, użyć odpowiednie pytania, tak, czy po prostu kogoś docenić za to, co nam powiedział. Więc tak to mniej więcej wygląda. Wspomniałeś właśnie o aktywnym słuchaniu i wspomniałeś o tym, że o umiejętnościach, które są ważne u sprzedawcy, u skutecznego sprzedawcy, że teoria to jedno, umiejętności to drugie. Umiejętności, rozumiem, nabywamy poprzez praktykowanie i robienia tych ekstra, powiedzmy, telefonów po godzinach, powiedzmy po prostu pracę, tak? I tutaj nabieramy tych umiejętności. I teraz, jak to się ma do tego, że na rynku obecnie jest tak wspaniały dostęp do wszelkich materiałów edukacyjnych, jest dostęp do książek, dostęp do kursów i ciągle widzimy taki trend, ja tak zauważam, chyba to jest moja obserwacja, ale część osób to potwierdza, z którymi rozmawiam, że jest masę osób, które można nazwać takimi ćpunami informacji albo jakiejś konferencji, że jadą od jednego do drugiego, czytają następną książkę, słuchają wszystkich możliwych podcastów, ale nie działają. I stąd później jest taki rezultat, który opisałeś na swojej stronie. 70% firm upada w ciągu pierwszych 2 lat z powodu zbyt niskiej sprzedaży lub dużej rotacji pracowników. No i problem istnieje, że firmy upadają, ludzie sobie nie radzą, pomimo tego, że na rynku jest ciągle coraz więcej informacji. Do czego zmierzam? Do tego, że ta sama informacja nie będzie przez nas wykorzystana, dopóki nie nauczymy się właśnie tego, żeby tego aktywnego słuchania, o którym mówisz, i innych umiejętności. No i teraz o tych umiejętnościach jeszcze porozmawiamy, ale co nam stoi na przeszkodzie? Co stoi na przeszkodzie większości osób, które chcą świetnie sprzedawać, no i coś nie wychodzi. Uczą się, jeżdżą od jednego do drugiego i ciągle jest problem ze sprzedażą. Tak, i tutaj to, co może stać na przeszkodzie, tutaj oczywiście aktywne słuchanie jest ważne, ale często właśnie te osoby jeżdżą i tylko słuchają, tak? Czyli to jest to, co wcześniej wspominałem. Wyobraź sobie taką sytuację, że twój znajomy ogląda całą Ligę Mistrzów, siedząc z browarem na przykład w ręce i ogląda po prostu, zajada jakieś chipsy i ogląda całą Ligę Mistrzów i obejrzał wszystkie po prostu mecze. Wie o, jeśli chodzi o zasady piłki nożnej, wie wszystko, tak? Kiedy jest spalony, jak się powinno podać, krzyczy nawet, żona słyszy w drugim pokoju po prostu, jak on krzyczy, no podaj mu, podaj. On wie, kiedy trzeba podać, ale w momencie, kiedy wyszedłby na boisko, no to nie będzie grał jak Lewandowski, tak? I tu jest cały problem w tym, że ludzie często czytają, słuchają, ale nie wdrażają tego w praktyce. I tutaj drugi powód, czemu mogą tego nie wdrażać w praktyce, to boją się działania ze względu na to, że my chcemy być od razu, to jest jedna rzecz, to chcemy być od razu idealni. Bardzo często wiele osób po prostu nie zaczyna działać, bo obawia się, że nie jest wystarczająco dobrych, czyli znowu tutaj przekonania. Druga sprawa, bardzo często ludzie nie działają ze względu na to, że tak jak pewnie słyszałeś, że ludzie mają lęk przed porażką, to tak samo mają ludzie lęk przed sukcesem. Cała psychologia o tym mówi, że ludzie wiedzą i zdają sobie sprawę, że jak osiągną sukces, to im się życie zmieni. A dla mózgu jest to coś niewygodnego, bo to jest coś nowego. I nawet mając takie doświadczenie swojego zespołu, to były osoby, które potrafiły na przykład zarobić 3000 czy 4000 w jednym miesiącu, ale w drugim miesiącu już ten wynik spadł, czyli przestały po prostu działać ze względu na to, żeby wyrównać po prostu te zarobki, żeby nie były za duże. Tak? I oczywiście menadżer może trochę nad tym panować,
ale są osoby po prostu, które nie są gotowe na pieniądze tak samo, tak? Czyli jakby nie sprzedają, bo no po prostu nie mają ciśnienia. Przede wszystkim tak samo, jeśli chodzi o sprzedaż, to większość osób nie ma tego celu, nie ma tego, po co to robi. I w momencie, kiedy nie będziemy wiedzieć, po co coś robimy, to jest tak, jak Steve Jobs mówił, że większość ludzi po prostu się podda, tak? I gdyby na przykład to, co robię w tej chwili, te szkolenia, nie były na przykład moją pasją, bo cała psychologia, ogólnie sprzedaż, psychologia, bo ja się wkręciłem później strasznie w psychologię, że w tamtym roku mniej więcej, bo sobie zapisuję zawsze to, co robię w ciągu dnia. Od listopada do listopada przesłuchałem około 62 dni podcastów i audiobooków, czyli średnio 4,5 godziny dziennie. Ale ktoś czasami mi zadaje pytanie na akademii: Marcin, jak się zmusić do słuchania podcastów? Ja mówię, ty nie możesz się zmusić, ty musisz to lubić po prostu. Tak? Tak samo jak ktoś czasami zadaje pytanie, jak przekonać klienta. Ja mówię, przede wszystkim go nie przekonuj. Bo sprzedaż nie ma nic wspólnego z przekonywaniem, dlatego często właśnie jest tak, że nadal, mimo tych szkoleń wielu, jest tak, że ludzie nadal przekonują, nadal po prostu męczą tego klienta, mówią o sobie, mówią o firmie i zaczynają od produktu, tak? Gdzie to, co pokazuje i to, co pokazują całe badania, bo jakby to, co ja robię, to łączę po prostu tą praktykę z psychologią, z tym, co są najnowsze badania po prostu. W momencie, kiedy człowiek ma zapewnione podstawowe potrzeby, czyli po prostu no w tej chwili nie martwimy się, nie ma wojny za oknem, nikt nie strzela do nas, jesteśmy najedzeni, mamy podstawowe potrzeby zapewnione, to dla większości ludzi na świecie, dla 99,6% osób na świecie jest najważniejsze poczucie docenienia, poczucie ważności. I żeby klient chciał od nas coś kupić, żeby osoba na przykład, bo rekrutacja też jest sprzedażą, żeby zrekrutować więcej biznes partnerów na przykład do swojego biznesu, to przede wszystkim powinniśmy zaczynać nie od produktu, nie od usługi, tylko od klienta. Czyli skupić się na tej osobie, zbudować po prostu z nim relacje, zadać mu trochę pytań otwartych, docenić go, wyciągnąć jak najwięcej informacji po prostu z tego i na podstawie tego dopiero działamy. Na podstawie tego zadajemy odpowiednie pytania. Ja to zawsze porównuję na akademii do kickboxingu, bo kiedyś chodziłem na kickboxing, że my tych umiejętności powinniśmy się uczyć powoli, tak, po kolei, bo często ktoś jak sobie idzie, pojedzie nawet na szkolenie i tam dostanie masę informacji, to on zwariuje po prostu po tym szkoleniu i nie jest to później usystematyzowane, a jak chodziłem na kickboxing, to najpierw nas uczył trener chodzić, później nas uczył gardy, później nas uczył lewy, później prawy. A to, kiedy, jakiego ciosu użyjesz, nie zależy kompletnie ode mnie, tylko od przeciwnika. I tak samo jest w sprzedaży, że to, co my powiemy, nie powinniśmy mieć tego ułożonego w głowie. Tak jak niestety ma to większość sprzedawców, że mają regułki, które mówią do każdego tak samo, a przecież każdy z nas jest inny. I w momencie, kiedy ktoś się nauczy takiej świadomej sprzedaży, czyli przede wszystkim aktywnego słuchania, tej uważności, żeby wyłapywania tego, co klient naprawdę nam mówi, a nie tego, co nam powiedział, akceptacji tego, że może mieć inne zdanie, bo na przykład to jest kolejny problem, czyli na przykład klient jak się nie zgadza, no to wchodzą nam emocje, my się wtedy denerwujemy, zaczynamy się denerwować i co robimy? Przekonujemy klienta albo się z nim nie zgadzamy, niezgoda nie buduje. Czyli przede wszystkim tego, co uczę, to jest aktywne słuchanie, uważność, chowanie ego do kieszeni. To nie jest prosta sprawa, dlatego to trwa 12 spotkań. Ze względu na to, że mamy wmontowane to ja, my. To jest tak, że na darmowych webinarach zawsze wszyscy mówią, że najważniejsze, żeby mówić o kliencie. Ja robię zawsze te darmowe webinary takie interaktywne i wyciągam jedną osobę, drugą, trzecią, czwartą osobę i ta osoba odpowiada po prostu na obiekcje. Ja później pytam, czy ja mogę przeczytać słowa mniej więcej, które zapisałem, które powiedziałaś, tak? I tam później jest ja, chciałam, nasza firma, moja, ja, cieszę się i tak dalej, i tak dalej. Czyli my cały czas mówimy o sobie w rozmowie z klientem, no a przecież to trzeba się skupić na tej drugiej osobie. No i oczywiście nie, to nie jest tak, że Kamoda znęca się nad tymi ludźmi na darmowym webinarze, więc co musimy później zrobić? Tak jak wtedy osoba na przykład coś zrobi nie tak, pokazujemy zrozumienie. Czyli w momencie, kiedy na przykład ktoś ma obiekcję jakąś, to okazujemy zrozumienie. Mówimy, że większość ludzi w taki sposób reaguje. Że to jest okej, okay, to nie jest problem w tobie, tylko większość ludzi reaguje mniej więcej na tą obiekcję w taki sposób.
Możemy wrzucić później docenienie, możemy wrzucić sugestie, że to pokazuje, że zależy ci na tym, żeby mieć świetny produkt. Nic nie pokazuje, to może pokazywać wiele rzeczy, ale przede wszystkim uczymy się rzeczy, których używamy na co dzień. Bo na przykład ludzie używają takich zdań, jak to pokazuje, ale nie wiedzą, że to jest sugestia albo że to oznacza. Bo nieraz już miałem tak samo na wystąpieniach, na przykład w Birmingham pamiętam, odnośnie nieruchomości, że ktoś mówi, ja nie używam takich rzeczy, bo to są techniki. I później powiedziałem, no to pokaż, co robisz w momencie, kiedy ci klient odpowiada to i to. I okazało się, że osoba użyła reguły autorytetu, reguły niedostępności, reguły słuszności społecznej, zadała pytanie otwarte i wprowadziła dwie sugestie, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Czemu tak niektórzy mają? Bo mają wujków, którzy prowadzili biznes, albo rodziców, którzy prowadzili biznes, albo tak długo siedzą gdzieś tam w otoczeniu biznesowym, że my modelujemy zachowania. My niestety, większość osób niestety wymodelowało zachowania z domu, ze szkoły, gdzie nawet w szkole na angielskim pierwsze zdanie, którego nas uczyli, to było I would like, czyli mów o sobie. A w sprzedaży właśnie chodzi o to, żeby siebie schować do kieszeni, bo nawet na networkingu, jak organizowałeś, pamiętam jeszcze w Leeds, to kiedyś, gdybym tego nie wiedział, od razu bym zaczął wszystko opowiadać gdzieś tam o sobie, a pamiętam właśnie, że z osobą wtedy, którą rozmawiałem, no to wystarczy nie odpowiedzieć nawet na zadane pytanie, tylko zapytać, a co u ciebie, a co ty robisz? I wtedy mamy wszystkie informacje, bo osoba wtedy mówiła, no prowadzę biznes, odwołujemy się do tego, czyli robimy właśnie te parafrazy, zadajemy pytania, no i później kolejne pytania otwarte, badawcze, sugerujące. No i ta osoba przez 10 minut opowiadała mi o swoim biznesie i na końcu i tak zadała mi to pytanie, które zadała mi na początku, na które nie odpowiedziałem, z czym nie miała problemu, bo ludzie uwielbiają mówić o sobie. I ja wtedy, jak mnie zadała pytanie, czym ja się właściwie zajmuję, to powiedziałem, właściwie to spotykają się ze mną takie osoby jak ty, które chcą więcej sprzedawać. I wtedy na zasadzie obracamy tą strukturę, czyli ta osoba mnie prosiła, ale co takiego dokładnie robisz, tak? Ja pamiętam wtedy, że z jedną osobą rozmawiałem i ta osoba przyjechała później z Leeds do Birmingham 3 godziny na szkolenie z komunikacji. Więc w taki sposób, można powiedzieć, pozyskałem klienta. Czyli mówisz o takiej sytuacji, gdzie ty jakby, ta twoja sprzedaż była de facto decyzją klienta, który chciał kupić od ciebie coś, bo wiesz, najpierw cię poznał, później zapytał, czym się zajmujesz, jego to zainteresowało, w końcu się wciągnął, aż przyjechał, tak? Bo zobaczył w tym wartość. Mówiłeś też o modelowaniu zachowań i to było bardzo ciekawe, istotne, że my właśnie modelujemy, tak jak na przykład mówisz, że w rodzinie gdzieś tam wujkowie czy ktoś tam zawsze byli w biznesie, sprzedawali w pewien sposób, więc teraz ludzie nieświadomie zupełnie używają tych schematów i mówią, że oni nie będą się uczyć nowych, bo to jest, są techniki, a sami ich używają, tak? Czyli sprzedają, tylko że nieświadomie. Czyli być może na rynku w ogóle tych sprzedawców mamy wielu takich ludzi, którzy świetnie sprzedają, zupełnie nie wiedząc, dlaczego tak się dzieje. Po prostu tak się wytworzyli, tak się nauczyli. A z drugiej strony ludzie często modelują taki standardowy sposób sprzedaży korporacyjny, że dzwoni do mnie telefon, tak? Odbieram i ktoś się pyta, czy ze mną rozmawia. Ja mówię tak i już się zastanawiam, o co chodzi. I ta osoba mówi, że no właśnie mamy dostępną taką i taką ofertę, tutaj jest kredyt, tutaj jest jakaś karta, tutaj jest jakaś polisa i od razu zarzucają mi tą ofertą i mówią, jacy są wspaniali, jakie to są super w ogóle warunki, bierz pan teraz, nie? I teraz jeżeli my odbieramy takich telefonów, dostajemy taki mailing, ciągle mamy styczność z tym i to jest, i później to modelujemy, no to skuteczność będzie jaka będzie, prawda? Więc tutaj mamy jakby dwie różne sylwetki. Osoby, które naturalnie gdzieś tam się nauczyły tego i im jest łatwiej sprzedawać, po prostu to mają we krwi, ale ty, domyślam się, współpracujesz z osobami, które mają z tym problem, które gdzieś tam albo źle modelują, bo się czegoś źle nauczyły i teraz trzeba to wszystko zmienić, albo w ogóle po prostu kompletnie mają zielonego pojęcia o sprzedaży.
Więc co byś powiedział na ten temat właśnie? Jaki tutaj widzisz problem jeszcze z tym modelowaniem? Bo to jest ciekawy temat, bardzo mnie to zainteresowało. Tak. I tutaj jeśli chodzi o ten model, to często w ogóle ten model jest wyciągnięty z firmy, w której na przykład ktoś pracuje, bo to jest tak, to mówi, to czemu ktoś mnie tak uczył? Ja mówię, bo bardzo często jest tak, że ktoś, kto otwiera firmę, to po prostu, jak to mówię, ma jaja, żeby otworzyć tą firmę, ale nigdy nie pracował w sprzedaży. Bardzo często te systemy całe, które są wprowadzane w firmach, to są systemy, które były 10-15 lat temu. 15 lat temu się w ogóle prezentacje prowadziło, czyli przychodziło się i mówiło się o produkcie i biorąc pod uwagę, że świat się trochę zmienił, że tych produktów dostępnych jest masa po prostu, to trochę sprzedaż też się powinna zmienić, bo na przykład często ktoś jest uczony w ogóle w strukturach networkingowych, żeby mówić o tym, jak jemu to pomogło. Tylko z punktu psychologii, tak, tego, że na przykład tych produktów jest dużo, w momencie, kiedy ty na przykład chcesz mi coś sprzedać, to ty jesteś stroną w sprawie. I zobacz, w momencie, kiedy psycholog ma leczyć ludzi, to nie może leczyć rodziny, bo są za bliskimi osobami dla niego. W momencie, kiedy prawnik ma prowadzić sprawę, to nie może prowadzić sprawy swojej rodziny, bo jest za bliską osobą. I tak samo w momencie, kiedy ty chcesz mi sprzedać coś, czy to jest biznes, tak, i czym chcesz sprzedać mi produkt i powołujesz się, jak tobie to zmieniło życie albo jak tobie to pomogło, to z punktu psychologii nie jesteś dobrym takim przykładem ze względu na to, że zanim po prostu przechodzimy do produktu, to przede wszystkim w mojej głowie zazwyczaj i w głowie większości osób lądujesz do tak zwanej szuflady. I w tej szufladzie jest napisane: on chce mi coś sprzedać, albo on chce mi coś wcisnąć. Czasami te napisy są gorsze, czyli na przykład szuka kolejnego jelenia, tak? I jakby podając siebie od razu jako przykład, to jest najgorsze, co możemy zrobić, ze względu na to, że nie jesteśmy wiarygodni, bo wtedy ktoś ma w głowie podświadomie. Ktoś mówi, a ja tak nie myślę. Ja mówię o podświadomości, to, co my tak naprawdę gdzieś tam czujemy, czyli mówi tak dlatego, że chce mi coś sprzedać. I wtedy w momencie, kiedy na przykład my sprzedajemy, to lepszy będzie na przykład zewnętrzny świadek, czyli ktoś, kto jest zupełnie obcą osobą, której możemy nadać autorytet. Czyli możemy powiedzieć, że ta osoba od 15 lat działa na przykład w branży tak żywieniowej i podać po prostu świadka zewnętrznego, któremu nadajemy autorytet. Możemy powiedzieć na przykład, jak ktoś będzie ze mną rozmawiał, Marcin, Stefana kojarzę tylko dlatego, że on też ma dwa koty. Nie takie ładne jak twoje, czyli reguła lubienia na przykład, tak? I możemy wtedy użyć inne rzeczy, a do siebie odwołać się dopiero na końcu. A bardzo często na przykład te modele są takie, że ludzie mówią, pokazuj to, jak tobie pomogło. Mów o sobie, jak tobie to zmieniło życie i tak dalej. Więc bardzo często na przykład zaczynamy od złej strony, czyli zaczynamy albo od siebie, albo zaczynamy, są modele, gdzie na przykład ktoś zaczyna w ogóle gadać o produkcie. Pewnie miałeś miliony takich sytuacji, że dostałeś po prostu zaproszenie od kogoś na Facebooku i dwie minuty później dostałeś linka do świetnego, wspaniałego, cudownego biznesu, który jest niesamowity i nigdy takiego nie było i masz okazję tylko zdecydować się tylko dzisiaj. Jak się nie zdecydujesz, to twoje życie już jest przegrane, tak? I na przykład bardzo często niestety są takie sytuacje, gdzie tak naprawdę najpierw musimy się dowiedzieć, co jest ważne dla tej osoby. Czyli na przykład zacząć właśnie od tej osoby, z którą rozmawiamy, od takiej luźnej gadki, od zbudowania relacji, bo przez budowanie relacji, przez te pytania mogę dowiedzieć się wielu rzeczy. Czyli mogę zapytać, co spowodowało, że w ogóle zacząłeś robić podcasty, tak? I wtedy ja słyszę historię niesamowitą, długą, bo to jest pytanie otwarte, tak? Po pytaniu otwartym dostaję jakieś informacje, i mogę albo to docenić, czyli odwołać się do tego, albo użyć parafrazy, żeby pokazać ci, że to, co mówisz, jest ważne, albo na przykład jak chcę coś zabezpieczyć sobie, przyklepać, to mogę zadać pytanie badawcze, czyli mam rozumieć, Grzegorz, że musisz być na takich podcastach bardzo skupiony. No i tutaj na przykład, jeśli bym sprzedawał suplementy, to nie będę szedł pod odporność i tak dalej, jeśli dowiem się na przykład, co jest dla ciebie ważne, tylko na przykład pod skupienie i koncentrację, ale o tych suplementach dopiero powiem na koniec, tak? Gdybym na przykład zadam kolejne pytania. Grzegorz, jak myślisz, jak zwiększone skupienie wpłynęłoby na jakość tych podcastów, na to, jak ludzie by cię odbierali i tak dalej, i tak dalej. Później jak powiesz, że no pewnie więcej osób by oglądało, tak?
super, że to rozumiesz i tak dalej. Znowu mogę docenić tą informację albo mogę zadać kolejne pytanie, a ludzie bardzo często jest tak, że na przykład to, co ja pokazuję, to dopiero przejście do sprzedaży w ogóle, przejście do produktu to jest w ogóle jako punkt 6, 7, a ludzie od razu tak jest, że przywita się ktoś z tobą. Zawsze, tak jak doktor Tarczyński to mówił, że sprzedaż to jest sztuka uwodzenia. To często ludzie robią tak, że na zasadzie, tak jakby ktoś poznawał kobietę, przywitał się z nią i mówi, zobacz, taki fajny hotel jest, idziemy? To tak nie wygląda. Zazwyczaj jest kawa, kawa, lunch, 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 kawa, kolacja, kolacja ze śniadaniem. A ludzie chcą tego klienta od razu zabrać do łóżka. Tak to mniej więcej wygląda, ze względu na to, że niestety są tak uczeni. I ja to z jednej strony rozumiem, bo oni wiedzą te struktury, że większość ludzi się nie zaangażuje w 100%. Dlatego im dają po prostu jakieś proste prezentacje, gdzie po prostu wiedzą, że ta osoba, która nie ma pojęcia sprzedawać, i tak trafi na osobę, która szuka produktu. A ci, którzy będą chcieli się nauczyć, to oni się nauczą gdzieś tam sami, tak? Sami dołączą do jakichś szkoleń, do jakichś warsztatów, na których będą po prostu robić praktyczne rzeczy, czyli na przykład uczyć się, jak zbijać obiekcje. To jest to, czego ja uczę ludzi, to jest podstawa, zbijanie obiekcji, słuchanie, schowanie ego do kieszeni, mówienie językiem korzyści, tak, zadawanie odpowiednich pytań, czy storytelling, który świetnie działa na większość osób tak naprawdę. Wiesz, powiedziałeś jedną rzecz, która niesamowicie wyjaśniła mi, tak mi się wydaje, że wyjaśniła mi pewne zjawisko. I to zjawisko dotyczy głównie firm, które prowadzą sprzedaż w systemie networkingu, tak? Ten MLM tak zwany, gdzie często właśnie ludzie otrzymują zaproszenie na przykład szkolenie, tak? Albo jakieś spotkanie networkingowe. I nie ma tam nic, żadnej mowy w ogóle, że tam będzie jakakolwiek tam sprzedaż, czy jakaś rekrutacja do czegokolwiek. Nie ma. Wydaje się, że idziesz na spotkanie, gdzie poznasz ludzi, będziesz miał okazję fajnie porozmawiać, albo może czegoś się dowiedzieć, bo będzie jakiś tam mówca. Po czym przychodzisz na to spotkanie i okazuje się, że ten mówca to jest po prostu sprzedawca firmy MLM, który od razu przechodzi do sedna, ile możesz zarobić. Mamy zarąbiste produkty i one super działają i w ogóle masz emeryturę zapewnioną i te wszystkie inne, wiesz, te opowieści. I teraz tak wiele osób przecież krytycznie do tego podchodzi i patrzy, no nie, znowu MLM, no nie, znowu coś tam, tak? Ale spora część osób idzie w tym kierunku, podpisuje tą umowę i zaczyna być dystrybutorem danych produktów. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Natomiast zastanawiało mnie do tej pory bardzo, skąd się bierze ten ogromny entuzjazm wielu osób do ciągłego chodzenia na kolejne takie spotkania i nie uczenia się sprzedaży, tylko dołączania do kolejnych programów. Jakby jest niby szkolenie ze sprzedaży, a się okazuje, że tak naprawdę to jest tylko prezentacja i podpisujesz i teraz sprzedajesz i my ci dajemy produkt. Właśnie. I to, co powiedziałeś wcześniej, że oni chyba, tak ja to rozumiem, że kierują swoją ofertę do takich ludzi, którzy nie szukają faktycznie wiedzy, jak sprzedawać, i żeby zgłębić tą wiedzę i nauczyć się, jak dojść do naprawdę dużych pieniędzy i mieć jakby władzę nad tym, jakby kontrolę nad tym, dają im produkt, który się sprzeda. To jest bardzo proste, bo ludzie szukają właśnie to, co powiedziałeś, ludzie szukają produktu, który mogą sprzedać i gotowych materiałów marketingowych, gdzie mogą pójść do rodziny, porozdawać, poznajomych i coś tam sprzedać. I zastanawiam się, czy w ogóle w tym modelu MLM można dojść do ogromnego sukcesu. Każdy z tych osób, czy faktycznie może dojść, czy to jest takie, wiesz, ograniczone, nie? Że tam tylko kilka osób może to ogarnąć. Takie pomysły mi teraz przychodzą do głowy. No. Tak, i jeśli chodzi o to, co mówisz akurat, czy każdy może dojść, to jest tak, jak wspominałem kiedyś na innym podcaście, że każdy może zostać aktorem, ale nie każdego będą oglądać, tak? I tak samo każdy może zostać sprzedawcą, ale nie każdy będzie sprzedawał. I tutaj większość tych rzeczy to zależy tak naprawdę od zaangażowania i są oczywiście takie modele, tak jak wspominasz, że bardzo często niestety jest tak, że ktoś od razu przechodzi do tego produktu. Ten model jakby, który ja pokazuję, to jest przede wszystkim jakby nie zaczynanie w ogóle od produktu, bo można tak w momencie, kiedy na przykład chcemy kogoś zrekrutować, no to pokazujesz po prostu, że ktoś może sobie zmienić życie i tak dalej, ale no prowadzić temat na temat czegoś innego, przekonań, zmiany i tak dalej, a osoby, które byłby ciekawy temat,
tak? Osoby, które nie klikną w link, zapiszą się na po prostu spotkanie, po prostu na żywo, gdzie mogą się dowiedzieć więcej. Czyli dopiero ta sprzedaż później na końcu. Niestety wiele firm dalej działa w taki sposób. I nawet jak ja, bo oprócz tego, że robię akademię, to bardzo często później po akademii, ostatnio to jest minimum, tak dwie osoby wykupują po prostu gdzieś tam pakiety, gdzie działają ze mną jeden na jeden, czyli po prostu prowadzę te osoby. I często później jest tak, że mniej więcej muszę wiedzieć, jak wygląda model rozmowy, czy to jest jakaś firma ubezpieczeniowa, czy to jest firma jakaś networkingowa. No i ja wtedy pytam, na przykład jak już osoba, która się zgłasza, zazwyczaj osoby, które się zgłaszają, to są już w ogóle na jakimś poziomie. To jest w ogóle fenomen, że najczęściej się zgłaszają ludzie, którzy już mają bardzo wysoki poziom. Osoby, które nie mają pojęcia o sprzedaży, to oni się bardzo często niestety oszukują. To jest tak, że to, co wspominasz, czemu się ludzie zgłaszają, bardzo często w ogóle do networkingu czy w ogóle do firm ludzie się zgłaszają po to, żeby być w jakiejś grupie. Chęć bycia akceptowanym, tak, to są wszystko, wszystkie te rzeczy mają zawsze podłoże psychologiczne i jakby ja tego nie czytam zero-jedynkowo, bo to może być z różnych powodów, tak, nigdy nie wiem, co się komuś wydarzyło w życiu, dlatego w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś atakuje, to też już człowiek wszedł na taki poziom po prostu tego mindsetu, że ja się nie denerwuję nawet. Ja sobie zadaję pytanie, co się musiało w życiu tej osoby wydarzyć. I często właśnie w networkingach jest tak, że wiele osób po prostu idzie do tego networkingu po to, żeby łączyć się gdzieś tam w grupy, żeby poznać jakichś ludzi, żeby było fajnie. I na tych spotkaniach też zawsze, tak jak to mówię, zawsze te spotkania, że ci ludzie skaczą, cieszą się, jest jakieś spotkanie, że jest energia. Ale co z tego, jak ta osoba później idzie właśnie na spotkanie, czy nawet właśnie ma takie przekonanie, że pójdzie, sprzeda rodzinie, znajomym, pali te kontakty, bo ta rodzina mówi, że tego nie potrzebuje, albo że produkt jest za drogi. I taka osoba niestety bardzo często nie jest uczona, jak zareagować na obiekcje, na przykład, że produkt jest za drogi, że cena jest za wysoka, tak? I z tym się boryka większość osób, które przychodzi właśnie na akademię, osób, które mają już na tyle pokory, że wiedzą, że chcą się nauczyć czegoś albo mają cele jakieś, bo przede wszystkim ludzie nie chcą zarabiać. Większość osób po prostu gdzieś tam mówi o tym albo mówią, że chcieliby podróżować, ale jak zapytasz ich gdzie, to nie do końca wiedzą, tak? Czyli ten cel w ogóle nie jest sprecyzowany i często w ogóle nie jest ich. To jest to, co też wspominał doktor Tarczyński, jak ja robię kurs trenerski, że często ludzie mają cele, które są po prostu gdzieś tam zasłyszane. Że jak się zapytamy o szczegóły, bo ktoś mówi, no chciałabym na przykład podróżować, bo po prostu podróże to jest coś takiego, co jest takie fajne. I ja wtedy zadaję pytanie, a kiedy ostatnio byłaś na wakacjach? No jest taka cisza wtedy, tak? Bo się okazuje, że 6 lat temu. Bo jeśli podróże dla nas są na przykład, nie wiem, dla mnie są ważne, dla Natalii mojej, to w momencie, kiedy tak teraz z Anglii ciężko było gdzieś wylecieć całkiem niedawno, to w momencie, kiedy mieliśmy zabukowane Dominikanę i Dominikanę mi skancelowali, to podróże są dla nas ważne, więc dzwoniliśmy od razu do TUI i przebukowaliśmy wakacje na St. Lucję. I mieliśmy jeszcze, bo jakby, oczywiście ja się nastawiam zawsze pozytywnie, ale w tym przypadku, jeśli już ktoś mi odwołał raz i widzę, co się dzieje, to też już ustaliliśmy, że jeśli nam odwołają St. Lucję, to lecimy gdziekolwiek, to wsiadamy po prostu, nie wiem, na Portugalię, Hiszpanię czy gdziekolwiek, bo podróże są dla nas ważne. Często te cele, które ludzie mają, nie są istotne, więc większości osobom nie chce się uczyć i nawet to, co mówisz, ci osoby, które osiągają, jak mają nawet jakieś po prostu prezentacje, to kiedyś rozmawiam właśnie z osobą, która robi bardzo fajne wyniki, która ma dużą strukturę, a widziałem prezentację tej firmy ze względu na to, że miałem kiedyś z osobą z tej firmy konsultację. Ja mówię do tej dziewczyny, nazwijmy ją Kasia, żeby nie było, żeby gdzieś tam nie wyszło. I mówię, Kasia, i ty tak serio prowadzisz tą rozmowę, tak jest na prezentacji? A ona mówi, no co ty, jak ja bym tak prowadził rozmowę, to w życiu bym takiej sprzedaży nie miała. Czyli na przykład to, że mamy jakiś standard firmy, to standardy są zazwyczaj dla osób, które firma zdaje sobie sprawę, że oni się nie nauczą zadawać odpowiednio pytań, bo większość ludzi nie ma ciśnienia, tak? Większość ludzi nie ma, to jest to, co coach Mike kiedyś wspominał, że ludzie nie są głodni życia, ludziom się nie chce, tak? Większość nas po prostu niestety jest leniwych i gdzieś tam zajrzy w te notatki, pokaże ten produkt, ale żeby nauczyć się sprzedaży, to trzeba wykonać trochę roboty, trzeba wykonać trochę telefonów, trzeba usłyszeć wiele razy nie,
trzeba przepracować daną sytuację i to jest w tym wszystkim najgorsze, bo tak naprawdę w sprzedaży zawsze klienci mają kilka tych samych obiekcji. To są te same obiekcje, to są te same sytuacje i to jest tak, jak ktoś mówi, Marcin, bo ja też zawsze mówiłem, a bo szkolenia online to jest nuda, tak? Dopóki nie zacząłem robić szkoleń swoich i zauważyłem, że ludzie się śmieją, tylko w momencie, kiedy zauważyłem na pierwszych edycjach, z czego się śmieją, to zacząłem to zapisywać. Tak, tutaj też chyba Brian Tracy nawet o tym mówił, albo Dale Carnegie, że właśnie Lincoln kiedyś zapisywał po prostu wszystkie takie anegdotki i wtedy to my decydujemy, jakie są emocje. Czy na spotkaniu sprzedażowym, czy na wystąpieniu, czy na prowadzeniu na przykład akademii. Dlatego w momencie, kiedy na przykład zauważamy jakieś rzeczy, które robimy dobrze i na przykład powiedzieliśmy coś podczas sprzedaży i wszyscy się śmiali, była fajna atmosfera, gdzie atmosfera powoduje, że łatwiej nam jest kupić, jak czujemy się dobrze, tak? Jak czujemy się wyjątkowi i jak czujemy się dobrze. Zobaczcie, jak czujemy się dobrze na wakacjach, to łatwiej nam pieniądze z kieszeni wychodzą. Mówimy, a ciepło jest, walić to, tak? Mhm. I ludzie wtedy płacą na przykład kartą kredytową. Więc tak samo jest w sprzedaży. My musimy spowodować, żeby klient się czuł przede wszystkim wyjątkowy, żeby czuł się dobrze przy nas, bo klient nie kupuje produktu, klient kupuje nas. Tak samo jeśli chodzi o rekrutację. Tu już wiele razy osoby mówi, Marcin, jakbyś działał w networkingu, to ja od razu bym się u ciebie zatrudniła. Ja sobie zdaję z tego sprawę i w momencie, kiedy gdzieś tam wchodzimy już na jakiś wyższy poziom, to już nie chodzi później o brak pokory, tylko zdajesz sobie sprawę, że jak wejdziesz do innej firmy, to zaraz będziesz tam w pierwszej trójce. I tutaj też fajne, co akurat wczoraj to nawet gdzieś tam zobaczyłem właśnie na Facebooku. I to jest kolejna rzecz. Przede wszystkim to jest cel, przede wszystkim to jest wiara w siebie. Tak? Jeśli nie uwierzysz w to, że możesz wygrać, przegrasz zanim zaczniesz walkę. Mhm. I to jest tak, że to samo jak zaczynałem akademię, jak zaczynałem w ogóle warsztaty, bo warsztaty zaczynałem 3 lata temu, i te początki były takie, że nie wiem, w pierwszym roku praktycznie wyszedłem, można powiedzieć, na zero, bo chciałem mieć marketing konkretny, strony internetowe, wszystko, więc to była taka zabawa w pierwszym roku, bo to była moja pasja. W drugim roku gdzieś tam zacząłem na tym już powoli zarabiać, ale były takie sytuacje i w sprzedaży też są takie sytuacje, że robiłem na przykład szkolenie, było 15 osób w Londynie czy w Birmingham, no a później zrobiłem na przykład w Manchesterze, bo mi wszyscy mówili, zrób na północy, no to robię na północy. I okazało się, że przyjechały tylko, że było 4 osoby, że 4 osoby kupiły bilety. Większość osób odwołałoby to szkolenie, bo się nie opłaca. A ja na nie pojechałem tylko dlatego, że po prostu jarałem się całym tym procesem. Czyli jak ktoś polubi sprzedaż, tak samo jak na przykład ktoś lubi szkolenia i nie robi tego na początku tylko dla pieniędzy, to będzie z tego miał pieniądze. Tylko gdybym ja nie pojechał wtedy na przykład na to szkolenie, to nie nauczyłbym się nowych rzeczy, nie usłyszałbym tego, co usłyszałem później na przykład od uczestników. Pamiętam to, co Damian Krysiuk mi później nagrał, to po prostu to mi wyszczeliło na 3 miesiące do przodu. Mimo to, że ogólnie po szkoleniu, po odliczeniu kosztów zarobiłem 14 funtów na tym szkoleniu. Mhm. I ludzie często na przykład mają tak, że oni od razu chcą wszystko, czyli w sprzedaży bardzo często jest tak, że ktoś od razu chce mieć po pierwszym tygodniu, tak jakby ktoś poszedł na siłownię i chciałby zbudować sylwetkę w ciągu pierwszego tygodnia, a w sprzedaży też jest ważne to, żeby przez pierwsze te 4 tygodnie skupić się głównie na procesie, czyli robić rzeczy powtarzalne, robić po prostu rzeczy takie, których nie lubimy robić, czyli na przykład dzwonić do klienta mimo to, że mówi nie, bo często dopiero po 4 tygodniach mamy efekty te, które pracy, którą wykonaliśmy w pierwszym, drugim czy trzecim tygodniu. I to też są kolejne gdzieś tam rzeczy oprócz umiejętności. Jeszcze jedna rzecz, do której chcę wrócić, bo wspomniałeś tutaj o tym, że ludzie mają cele, chcą jeździć po świecie, chcą podróżować. Jeżeli zapytał kogokolwiek dzisiaj na ulicy, jaką ilość pieniędzy jesteś w stanie przyjąć, to prawdopodobnie 99% powiedziałoby nieograniczoną. Po prostu ile dajesz, tyle biorę, nie? I wracając do tego, do tego strachu przed sukcesem, o którym wspomniałeś już jakiś czas temu, jak z tym pracować? Bo jeżeli ludzie nawet nieświadomie czasami podstawiają sobie sami nogę, nie wiedzą nawet dlaczego. Po prostu nie wiedzą dlaczego, nie? To jest tak, że chciałbym zarabiać miliony, później się okazuje, że stoję na poziomie, nie wiem, kilku tysięcy i nie mogę wyżej wyjść, bo sam siebie ograniczam i nawet tego nie widzę.
Jak w ogóle z tym pracować? Jak to ogarnąć? No przede wszystkim trzeba zrozumieć mniej więcej, jak działa nasz mózg, tak? I tutaj nie wiem, no polecam nawet prostą książkę Mózg rządzi, tak? Bardzo fajna książka, gdzie jest to opisane w bardzo prosty sposób, jak my mniej więcej działamy, jak my funkcjonujemy. Też można, jeśli ktoś na przykład chce to zrobić szybciej, można się wybrać po prostu do psychologa, można się wybrać do terapeuty, przerobić pewne rzeczy, bo na przykład ja nigdy nie byłem, ja wszystkim polecam. Ja wszystkich wysyłam do psychologa zawsze, jak z kimś rozmawiam, jak ktoś ma takie gdzieś tam problemy wewnętrzne, że ma jakieś przekonania, jest gdzieś poblokowany, ze względu na to, że kurs trenerski, który ja miałem prowadzony przez doktora Tarczyńskiego, to można powiedzieć, że to była taka istna terapia. Bo często było coś takiego, że Darek zadał takie pytania, czy coś takiego powiedział, że później człowiek dochodził do siebie 2 tygodnie, że zastanawiał się nad tym wszystkim. I przede wszystkim to jest tak, jak dobry terapeuta nie przekonuje, tylko zadaje pytania, tak samo dobry sprzedawca zadaje pytania, które mają cię zmusić do myślenia, które mają spowodować, że sam sobie będziesz sprzedawał nowe po prostu przekonania, nowe po prostu wgrasz sobie nowy system w momencie, kiedy dostaniesz jakieś trudne pytania. I jeśli chodzi o przekonania właśnie na temat pieniędzy, bardzo często mamy przekonania na temat tego, że się czegoś obawiamy, boimy się zrobić live'a, boimy się wykonać pierwszy telefon, to też warto sobie podziałać, jeśli chodzi o zarządzanie stresem. Jest masa materiałów na temat zarządzania stresem, gdzie wtedy na przykład my rozumiemy, jak sobie patrzymy teraz wstecz, to my baliśmy się matury, baliśmy się zdawać prawo jazdy i tak dalej, ale z perspektywy czasu, jak teraz na to patrzymy, no to się wydaje głupie. Czego się człowiek obawiał, tak? Że na przykład ani ta matura nam się za bardzo do niczego nie przydała w większości przypadków. Nie wiem, nawet studia, które większość ludzi pokończyli, to robią co innego. Przecież okazuje się gdzieś tam, że 40% chyba, czy 30% osób robi w swoim zawodzie. Reszta pokończyła zupełnie inne studia, a robi co innego. Więc jakby bardzo często, jak my sobie to uświadomimy na przykład, że te rzeczy, których się boimy właśnie, czy na przykład podświadomie się boimy często zarabiać pieniądze, dlatego że życie się zmieni nam wtedy. I na przykład to, co mówiłeś o tym, że jakby ktoś przyjął te pieniądze, to większość osób nie wiedziałoby, co z nimi zrobić, tak? Osoba, która jest, i to, co powiedział, pamiętam, prezes akurat w firmie, w której wcześniej pracowałem, że ludzie mają tyle pieniędzy, na ile są gotowi. I często ludzie nie są gotowi ani na sprzedaż, nie są gotowi na to, żeby nawet niektórzy nie są gotowi, żeby zapisać się na szkolenie. Są osoby, które przychodzą na przykład na webinar do mnie raz, dwa, trzeci raz na darmowy i nie decydują się na kupno biletu. Dopiero muszą czasami usłyszeć jakieś pytanie, tak, czy jakąś historię, która zmotywuje ich do działania, bo ludzie zmieniają w swoim życiu swoje życie z dwóch powodów. Albo z powodu inspiracji, albo z powodu desperacji. I myślę, że łatwiej się zmienia coś z powodu inspiracji, niż w momencie, kiedy mamy nóż na gardle, czy z powodu desperacji, kiedy na przykład nie idzie nam totalnie sprzedaż, bo wtedy klient to znowu wyczuwa. Więc tutaj wszystkie te aspekty mają znaczenie i według mnie jakby mimo to, że się nauczymy wszystkich tych rzeczy, mimo to, że zdobędziemy wiedzę, zdobędziemy umiejętności, to najważniejsze jest wiara w siebie i najważniejszy jest mindset. Bo ja też wiele razy słyszałem, że trenerów jest na rynku dużo. A ja musiałem wierzyć, że moje szkolenia będą lepsze. I sobie zadawałem wtedy pytania, no mówię, ile jest takich świrów, którzy siedzą po 4, po 5 godzin dziennie i słuchają podcastów, bo na przykład zamiast telewizji, ty też podejrzewam, że telewizor gdzieś tam w domu jest spalony, tak, nie ma go, to zamiast po prostu oglądania telewizora czy słuchania radia, no to po prostu lecą cały czas podcasty, ale tylko dlatego, że to jest coś, co lubię. Więc jak ktoś znajdzie na przykład w tym, co sprzedaje, tak, dlatego na przykład żeby sprzedawać dobrze, to też trzeba wierzyć w produkt. Trzeba, że to musi być zgodne z tobą, spójne, tak? Nie może sprzedawać ktoś suplementów, kto sam ich nie bierze. Nie może sprzedawać ktoś ubezpieczeń, kto sam się nie zabezpieczył, no bo to takie trochę, no nie do końca. Na pewno są sprzedawcy, którzy mimo to sprzedają, ale większość osób w momencie, kiedy wierzy w produkt i wierzy w siebie przede wszystkim, że jesteśmy w stanie coś zrobić, to jesteśmy w stanie wtedy osiągnąć to, co chcemy. To jest tak, jak pamiętam, jak w firmie, w której się zatrudniłem, był Oskar, który był przez ileś lat na pierwszym miejscu.
I ja wiedziałem, że ja jestem bardzo wkręcony w temat sprzedaży, bardzo wkręcony w temat psychologii. I tu już nie chodziło o jakieś tam rywalizację taką niezdrową, tylko wtedy pamiętam, doszedłem do Oskara, tak, i on wtedy ze mną rozmawiał i mówię: Oskar, ja cię bardzo przepraszam, ale będziesz drugi niedługo. I on mówi: Marcin, ja ci tego życzę, bo w końcu, mówię, będę miał z kim konkurować, bo tak to za bardzo nie mam. Tak? I jakby my też przede wszystkim musimy wierzyć w to, że osiągniemy ten sukces, bo jak wierzymy w to, jak my wierzymy w siebie, to inni też w nas uwierzą. Tak to mniej więcej też działa. Mhm. Marcin, świadoma sprzedaż. Taki jest tytuł twojej akademii. I chciałbym podsumować teraz to, o czym mówiliśmy, bo mówiliśmy dużo właśnie o tej świadomej sprzedaży. Gdybyś tak w dwóch zdaniach teraz miał podsumować, czym jest świadoma sprzedaż? Jakby ktoś nie słuchał całego tego podcastu, tylko teraz słuchał ten fragment, to jakbyś to wyjaśnił? Świadoma sprzedaż to jest przede wszystkim rozumienie tych procesów, które używamy, bo tak jak wiesz na przykład, że zdobywamy wiedzę na kilku poziomach i mamy coś takiego, jest coś takiego jak poziom nieświadomej niekompetencji, czyli wiele ludzi na przykład nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ogóle czegoś nie wie i zrzuca winę właśnie na klientów, zrzuca winę na konkurencję, na cenę i tak dalej. Później jest poziom świadomej niekompetencji, czyli ktoś sobie zdał sprawę, że kolega sprzedaje, czyli wie, a ja nie wiem, tak? Trzeci poziom to jest poziom świadomej kompetencji, czyli na przykład używamy pewnych umiejętności, używamy pewnych elementów, ale musimy nad nimi się zastanawiać. To jest tak jak z jeżdżeniem samochodem, czyli jedziemy już samochodem, ale cały czas skupiamy się na tym, jak naciskamy sprzęgło, jak przerzucamy biegi. No i świadoma sprzedaż jest wtedy, kiedy my tak naprawdę już jesteśmy na tym poziomie takim ostatnim, czyli tej nieświadomej kompetencji, czyli my używamy wszystkich tych elementów, których się nauczyliśmy na akademii, dlatego one są podzielone po prostu na procesy, że na każdym spotkaniu jest oddzielny element procesu sprzedaży, żeby je łączyć po kolei i po prostu używamy tego zupełnie nieświadomie, czyli rozmawiając nawet z klientem wrzucamy po prostu pewne zdania, wrzucamy zdania przyczynowo-skutkowe, wrzucamy język korzyści, zbijamy obiekcje tak jak powinniśmy, słuchamy, zadajemy odpowiednie pytanie, czy otwarte, czy badawcze, odwołujemy się do tego, co mówił klient, parafrazy, tak jak ty to robisz, tak jak powiedziałeś, Marcin, tak, tutaj, tak, to pokazuje wtedy, że ktoś słucha z drugiej strony. Jakby świadoma sprzedaż jest po prostu wtedy, kiedy my rozumiemy przede wszystkim te procesy, ale w ogóle nie musimy nawet o nich myśleć podczas sprzedaży. Czyli przerobiliśmy już daną sytuację tyle razy, bo ja tego dalej nie mogę zrozumieć, bo przy sprzedaży ludzie mają 4 obiekcje. Nie mam czasu, jestem zadowolony z tego, co posiadam, cena jest za wysoka. I skoro mamy cały czas te same obiekcje, to tak naprawdę gdybyśmy powtórzyli tą sytuację, przepracowali z drugą osobą 15-20 razy, to jesteśmy w stanie wszystkie te obiekcje zbić i domknąć sprzedaż, jesteśmy w stanie zbić obiekcje odnośnie rekomendacji, bo osoby, które były w moim zespole, dostawały bardzo dużo rekomendacji, domykały po 8 spotkań na 10 spotkań mniej więcej i średnio dostawali około 10 rekomendacji, 8,5, 9, zależy kto, ale dostawali tych rekomendacji dużo. Mimo to, że większość ludzi powie, że nie, klient ci nie da rekomendacji, bo jest RODO, bo coś tam, da się, tylko trzeba wiedzieć, kiedy pytać. I często ludzie mówią, że pyta się na końcu. Nie, pyta się już na początku. Nawet jak się rozmawia już przez telefon, już można zrobić tak zwane kotwice, tylko trzeba wiedzieć, co to jest. Tylko niestety, akurat niestety. Z jednej strony niestety, z drugiej strony stety dla osób, które są świetnymi sprzedawcami, tak, jest tak, że czy menadżerami, że na rynku jest wielu menadżerów na przykład, czy sprzedawców, i menadżerów na przykład, którzy nie wiedzą, jakie są w ogóle style zarządzania, nie potrafią ich wymienić, a co mówiąc je stosować. I tak samo niestety jest w sprzedaży, czyli tak naprawdę większość osób nie sprzedaje, tylko przekonuje i dlatego jakby sprzedaż jest wtedy, kiedy jest świadoma. Czyli albo jest świadoma, albo nie ma jej wcale. Mhm. Czyli widzisz, bardzo fajnie podsumowałeś tą świadomą sprzedaż, na czym ona polega i na końcu, kiedy mówiłeś o tym, że wiesz, stosując te wszystkie techniki, robiąc to wszystko, usuwając obiekcje, jakby przerabiając tą sytuację, jesteśmy w stanie praktycznie zawsze domknąć sprzedaż. Pomimo tego, że klient przed chwileczką mówił, że jest za drogo, że nie ma czasu, że jest zadowolony, on to jednak kupuje. I można byłoby powiedzieć, no dobra, no to teraz tak przekonałeś tą świadomą sprzedażą, tą techniką klienta, że on teraz wcisnąłeś mu to i on to kupił, pomimo tego, że tego nie chciał.
Ale jest druga strona. Jeżeli on cię rekomenduje po tej sprzedaży, oznacza to, że zrobiłeś to tak dobrze, że on jest zadowolony z tego. Czyli usunąłeś jego obiekcje, ale jednocześnie on kupił również świadomie. Tak? On podjął też kupił świadomie, bo jak zadaliśmy mu pytania, to on sobie uświadomił, że jednak to potrzebuje, że jednak tak, bo w momencie właśnie tutaj nie przekonujemy. Jak przekonujemy, to my wtedy go tak namawiamy. I on może zrezygnować z tego produktu za miesiąc, a jeśli my zadajemy pytanie, to jest tak, jak mam teraz na przykład osobę na konsultacjach gdzieś tam jeden na jeden i na przykład chłopak, z którym sobie działam, to mówi: Marcin, ale ta pauza działa mega. Bo na przykład pytanie i zrobienie pauzy, pauza powoduje taki coaching trochę sprzedażowy, czyli zadajemy pytanie, zadajemy trudne pytania, na które pozwalają sobie tylko sprzedawcy, którzy mają pewność siebie, którzy są na wysokim poziomie sprzedażowym, no bo to są takie niezręczne sytuacje, czyli zadajemy pytanie na przykład otwarte czy pytanie zamknięte i robimy pauzę 40-sekundową, która powoduje, że zmuszamy kogoś do odpowiedzi, zmuszamy kogoś do myślenia, nie narzucamy mu jakichś norm, nie mówimy mu, że zdrowie jest ważne, nie mówimy mu, że powinno się zabezpieczyć rodzinę, tylko zadajemy mu takie pytanie, że on sobie zaczyna uświadamiać, że w sumie to powinien coś takiego mieć. A na przykład jak mu to uświadomimy, to później możemy to przyklepać jeszcze, czyli mam rozumieć, Grzegorz, że chcesz, żeby twoja rodzina czuła się bezpiecznie. I wtedy uzyskuję odpowiedź, jaką ja chcę na przykład, czy uzyskuję tak. I ktoś powie, że to są techniki, ale na przykład no, używamy na co dzień słowa ale. Wszyscy go używają, ale nie każdy wie, że słowo ale kasuje pierwszą część zdania. Że na przykład wtedy często na przykład ktoś mówi: Grzegorz, zgodzę się z tobą, ale... Tak? A ty sobie już myślisz, kurde, no na pewno się ze mną zgadza, bo na przykład ty to wiesz, tak? A ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Ale mając tego świadomość, możemy powiedzieć: tak, Grzegorz, masz rację, cena jest dosyć wysoka, ale... Tak? I tutaj na przykład możemy świadomie tą cenę skasować w momencie, kiedy chcemy, żeby klient się skupił na drugiej części zdania. Więc to, co często ktoś mówi, że a, bo to są techniki, to są słowa, które my używamy na co dzień. Takie słowa jak ale, jak spróbuj, pytania, których używamy na co dzień, tylko albo ktoś wie, co one znaczą, jak one oddziałują na nasz mózg, jaki został wzorzec wgrany w naszą głowę i jak one nam mogą pomóc, albo nam zaszkodzą. W momencie, kiedy na przykład ktoś powie: ale ja doceniam klientów, co z tego, jak to kasujesz później, tak? Albo co z tego, jak się odwołujesz do siebie. I tutaj można się tego nauczyć. Oczywiście te osoby, które się nauczą, to są osoby, które nie to, że się zapiszą tylko na akademię, które się na nie zaangażują. Ja o tym mówię od początku, bo często ktoś mówi: a, bo tak guru mówią, zapisz się, osiągnij sukces. Ja mówię: zapisz się, rób wszystkie ćwiczenia na spotkaniach, rób ćwiczenia, które wrzucam na grupę później na Facebooku, a wtedy się nauczysz. Od samego słuchania, tak jak oglądania, od oglądania meczów, nikt nie został Lewandowskim. Lewandowski musiał robić 2-3 treningi dziennie, każdego dnia, nawet jak mu się nie chciało, nawet jak padał deszcz, nawet jak było zimno. No i największy problem jest to, że właśnie ludzie mają problem z motywacją, bo im się nie chce, no bo nikt nie lubi słyszeć odpowiedzi nie. Nikt nie lubi w momencie, kiedy klient odwołuje spotkanie. I to jest taki fenomen, że na przykład ludzie wiedzą, że te spotkania się odwołują, ale umawiają 2 spotkania na weekend, wiedząc, że 2 się mogą odwołać. Więc powinno się umówić 6 spotkań na weekend, że nawet jak się 4 odwołają, żeby ci 2 zostały. I my to wiemy, ale nadal umawiamy 2. Bo nie mamy celu. Osoby, które mają cele, po prostu cisną na tyle, żeby po prostu zrealizować ten cel. Więc na przykład, skoro ja wiem, że sprzedaję akademię na darmowych webinarach, ze względu na to, że no nie mam 500 tysięcy followersów, no fajnie by było mieć, ale no ciężko teraz zbudować. I na przykład ktoś bardzo często mówi: o, teraz to jest przerąbane, bo w Facebooku się na zasięgi. Ja uważam, że to jest coś najlepszego, co mogło się dla mnie zdarzyć. Dlatego, że Jakub Bączek, który ma 200 tysięcy ponad followersów, ma 84 komentarze, ja mam 40. Bo on jest wtedy niewidoczny, dopóki nie wrzuca reklamy dla większości osób, mimo to, że zdobył tych followersów. Więc na przykład osoby, które tak mają gdzieś tam, a, bo inni są na rynku, no to są rzeczy, które niesamowicie w tej chwili pomagają, bo w tej chwili nie liczą się followersi, tylko liczą się aktywni ambasadorzy. I oczywiście gdzieś tam, no wiadomo, że jakby miało się więcej, to więcej osób by było na darmowym webinarze, więc ja też powoli gdzieś tam buduję tą grupę, ale to, że na przykład
coś negatywnego możemy obrócić tak naprawdę w pozytyw. To, że teraz na przykład, nie wiem, się rynek przerzucił na internet, nie macie ograniczenia miejsca, tak? Bo kiedyś na przykład ktoś jeździł tylko wokół swojego regionu, tak jak ja nie mam. Wcześniej robiłem szkolenia na przykład w Birmingham, w Londynie, w Manchesterze. Teraz osoby, które są na akademii, to jest głównie Anglia, Irlandia, Polska, Niemcy, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, ze Stanów Zjednoczonych. No po prostu z każdego miejsca na ziemi ktoś się może zapisać na akademię. Mhm. Marcin, mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Takie, które trzeba będzie szybko na nie odpowiedzieć, ale z drugiej strony myślę, że to jest to pytanie, odpowiedź na to pytanie mogłaby być po prostu kolejnym odcinkiem. Być może kiedyś nagramy i to całkiem niedługo, dlatego że teraz są właśnie te czasy, o których wspomniałeś na początku. Wszystko się zmienia, zarówno nie tylko na Facebooku, tylko w ogóle na całym świecie. Jedni mówią, że jest bardzo trudno, no bo ta pandemia, bo biznesy się zamykają, bo w ogóle no, przeróżne rzeczy się dzieją trudne. Inni mówią, że super, bo to jest właśnie ten moment, kiedy mogą się rozwijać akurat. I zależy to często od branży, od innych czynników, ale jeśli patrzymy ogólnie na sprzedaż, jak byś powiedział, pandemia ułatwia czy utrudnia nam sprzedaż? No i tutaj wszystko zależy komu, tak? Ogólnie ciężko odpowiedzieć, bo wszystko zależy komu, bo na przykład na pewno ułatwia sprzedaż, taką można powiedzieć sprzedaż biznesu, czyli rekrutację, tak? Bo wtedy po prostu w momencie, kiedy ktoś na przykład nie ma możliwości zrobienia nadgodzin, nie ma możliwości dorobienia sobie pieniędzy, pracowania na 100%, no to wtedy ja bym po prostu odzywał się do tych wszystkich ludzi i pytał, co u ciebie, tak? A jak tam w ogóle w pracy, bo ludzie często teraz narzekają. No i na przykład ktoś zaczyna od siebie, czyli mówi, że no nie do końca, że beznadziejnie i tak dalej. Mogę cię docenić za to, że w ogóle o tym mówisz, tak? Bo wiele osób by się do tego nie przyznało, często ludzie koloryzują sytuację, tak? To pokazuje Grzegorz, że chcesz coś w życiu zmienić. To nic nie pokazuje, to jest sugestia. Albo mogę zadać pytanie, czyli mam rozumieć Grzegorz, że gdybyś miał możliwość dorobić sobie 20% więcej tej wypłaty, to pewnie byś to zrobił, tak? I wtedy na przykład mogę iść w sprzedaż, jeśli chodzi o budowanie zespołu, czyli osoby, które miały wysoki poziom na przykład umiejętności, bardzo dużo ludzi zrekrutowały w tym czasie. I tutaj, jeśli chodzi o sprzedaż internetową, to na pewno pomogło, ze względu na to, że przecież ludzie się przerzucili do internetu, bo było bezpieczniej, nie chciało się ludziom stać w kolejkach, w jakichś maskach i tak dalej. Więc ja sam po sobie widzę, ile rzeczy z Amazonu zamawiam i to też wyniki Amazona mogą pokazać. Największy beneficjent pandemii. Beneficjent pandemii. I to zależy tak naprawdę od naszego nastawienia. Jak ktoś powie, będzie sobie wmawiał, i całkiem niedawno miałem taką sytuację, osoby z jednej firmy, nie będę już mówił której, ale jedna osoba właśnie z tej firmy mówiła, że jej menadżerka bardzo mówi narzeka, że jest taki okres, bo są wakacje, a później rozmawiam dwa dni później z osobą z tej samej firmy i mówi, Marcin, może zorganizuj jakieś szkolenie, bo jest teraz świetna oferta, akurat mamy idealną ofertę, świetna oferta i warto teraz podkręcić osoby, bo mamy po prostu świetną ofertę w tym miesiącu. Ta sama firma, dwa zupełnie inne przekonania na temat tego, co się może wydarzyć. Jeśli my będziemy mieć w głowie przekonanie, że jest trudniej, bo jest pandemia, to będzie trudniej. Jeśli będziemy mieć przekonania, że pandemia nam ułatwia, to nam ułatwi, bo wielu osobom na pewno to ułatwiło, przerzucenie się na Zooma, odchodzi czas dojazdu, odchodzą koszty dojazdu, odchodzi rejonizacja, bo może sprzedawać tak naprawdę na całym świecie. I tutaj ciężko odpowiedzieć ogólnie na to pytanie, bo są osoby, którym to ułatwiło. Mnie na przykład powodowało, że no, przestałem sobie mówić, że ja potrzebuję więcej followersów, żeby uderzyć online, bo nie byłem do tego zmuszony, tak? Czyli niektórym to pomogło, bo zostali zmuszeni do przerzucenia do internetu, a niektórym to pomogło, bo na przykład wyszli z etatu, którego nie lubią, bo zaczęli działać online, bo na przykład nie są w stanie dorobić sobie nadgodzin w pracy. Więc no tutaj wszystko zależy od biznesu. Na przykład no, suplementy, no na pewno jeśli chodzi o odporność, ludzie zaczęli o tym bardziej myśleć, tak? Więc tutaj jednym na plus, drugim na minus, ale to tak naprawdę, jak my wykorzystamy taką sytuację, to jest tak, że na wojnie zawsze jest wygrany i przegrany. I to zależy tak naprawdę od naszego myślenia,
od tego, czy właśnie tak jak mówiłem, że jeśli nie uwierzysz w to, że możesz wygrać, przegrasz zanim zaczniesz walkę. I jeśli na przykład my mamy pozytywne nastawienie, to zawsze znajdziemy rozwiązanie z danej sytuacji, zawsze coś wymyślimy, jak wykorzystać tę sytuację na plus, aby sprzedawać więcej, aby rekrutować więcej, aby pozyskiwać kolejnych biznespartnerów. Bo jedne firmy tracą, a drugie zabierają po prostu już w miarę przeszkolonych sprzedawców. Świetne podsumowanie. Kochani, więc od tego głównie zależy nasz sukces bądź porażka w obecnej dobie pandemii. Jeżeli chcemy zwiększyć sprzedaż, to po pierwsze nastawienie, że pandemia pomoże mi w sprzedaży. Być może dzisiaj myślisz, że to jest zupełna bzdura, ale jeżeli zaczniesz o tym myśleć, to okaże się, że może właśnie znajdziesz drogi do sprzedaży czy do rozwoju swojego biznesu, które będą właśnie go rozwijać. I w drugą stronę, jeżeli pomyślisz negatywnie, tak jak powiedział Marcin przed chwileczką, no to niestety będziesz znajdywał usprawiedliwienia bądź inne drogi, które będą zaniżały tą sprzedaż, więc zaczynamy od myślenia na pewno i od znajdywania nowych dróg. To jest jedna rzecz, a druga rzecz na pewno poleciłbym każdemu szkolić się, czy też u Marcina na jego akademii, na pewno czytanie książek, słuchanie podcastów o sprzedaży i praktykowanie tej umiejętności. O tym dzisiaj rozmawialiśmy z Marcinem. Marcin, bardzo dziękuję Ci za ten czas, który poświęciłeś tutaj i wyłożyłeś jakby bardzo ciekawie, czym ta sprzedaż jest. Na pewno jest tu wiele pytań od słuchaczy jeszcze, ale na nie pewnie, jeżeli chcą uzyskać odpowiedź, polecam do Marcina. Na stronę jaką, Marcin? Na Marcinka Moda Świadoma Sprzedaż. Najlepiej mnie znajdziecie na fanpage'u. Są organizowane webinary, często darmowe. W ogóle masa darmowej wiedzy, bo często ktoś mówi, a mnie jeszcze nie stać. Zanim ktoś dojdzie do tego poziomu, że będzie go stać mentalnie, bo to trzeba, ktoś kogoś musi być stać mentalnie, bo ludzie są w stanie kupić iPhone'a za 6 000 zł, ale mówią, że ich nie stać na to, czy na to, czy na to, więc to też trzeba być gotowym mentalnie. To jest masa materiałów właśnie, tak jak mówisz, na podcastach, na YouTubie, czy książki, które są niedrogie, czy jest masa darmowych webinarów, po których no, nie musisz się decydować, tak? To jest twoja decyzja, czy się zdecydujesz, czy nie. Więc zapraszam na fanpage Marcinka Moda Świadoma Sprzedaż. Pięknie. Marcin, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję bardzo, Greg, za zaproszenie. Tak, powodzenia życzę i pewnie słyszymy się kiedyś jeszcze na jakimś podcaście. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Tytuły do polecanych w tym odcinku książek znajdziesz w opisie odcinka na stronie businesscafe.com/42. Jest tam też link do kursu Akademia Świadomej Sprzedaży, na który słuchacze Biznes Cafe otrzymują zniżkę o wartości 45 funtów. Wystarczy w koszyku wpisać kod Biznes Cafe. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi rozmowami w Biznes Cafe, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału na jednej z platform podcastowych, takich jak choćby Google Podcast, Spotify czy Apple Podcast. Jeśli wolisz te materiały oglądać, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału Biznes Cafe na platformie YouTube. Aby otrzymywać ode mnie przypomnienia w postaci maila, dołącz do naszej społeczności na stronie businesscafe.com. To wszystko na dziś. Do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku.